Cześć, dzień dobry, Wojciech z tej strony. A to jest taki materiał bardzo fajny i mam nadzieję, że chociaż po części coś do was dotrze. Jak zapewne wiecie, mamy w tej chwili godzinę 12:20, jest niedziela, 9 stycznia i od 9 dni mamy w Polsce nowy polski chuj, bo nie jest to żaden polski ład. Na polski wał to nawet nie zasługuje, żeby w ogóle to nazwać. To jest nic innego jak zrobienie Polaków w chuja. Będzie to spowodowane chociażby tym, że kolejne firmy będą zamykać, kolejni przedsiębiorcy będą upadać, a tak naprawdę zyskają na tym tylko i wyłącznie bogacze, którzy po prostu pieniędzy mają od cholery i będą tych pieniędzy mieć jeszcze więcej, a ci najbiedniejsi oczywiście nie dostaną absolutnie nic, dostaną tylko jeszcze bardziej po kieszeni. Dlatego jeśli ktoś myślał, że nowy polski ład jakoś pomoże Polakom, no to się trochę myli. Nawet więcej niż trochę. W chuj się myli. I ja wiem, że jestem taką osobą, która mówi dość dosadnie pewne rzeczy, ale niestety nie ma się co łudzić, trzeba mówić dosadnie, a nawet bardzo dosadnie. Po pierwsze, słuchajcie, może się wydawać, że ha, bo będziemy mieć podwyżki. Tak, jako pracownik otrzymasz podwyżkę. Ale przy okazji otrzymasz też 1000% podwyżki za normalne produkty. Tak więc teoretycznie otrzymasz więcej, ale będziesz płacić 10 razy więcej. Tak więc otrzymasz 200 zł podwyżki, to nie zdziw się, że nagle wszystko wzrośnie o 2000 zł więcej. Więc czy to jest fajnie? No nie wiem. Otrzymać 200 zł? Dlatego, że wraz z nowym polskim wałem otrzymamy te dodatkowe 200 zł. Tak więc w rezultacie czego ktoś, kto zarabia powiedzmy tam 2800 będzie miał powiedzmy, nie wiem, tam 2400 i tak dalej, czy tam 2600. Bo co? Bo nagle podwyżka i niby wszystko pójdzie pięknie, ładnie. To dlaczego ceny gazu, ceny prądu, ceny wody, produktów spożywczych, wszelkiej maści materiałów też idą do góry? Skoro otrzymujemy więcej, to czemu ceny rosną? Dlaczego tak się dzieje? Pomyślmy. Do dróg pieniądza? Nie. Inflacja? Nie. Nic z tych rzeczy. No kurwa, pomyśl. Dlaczego człowiek, ja, tak, jestem pracownikiem i tam otrzymuję jakąś tam pensję. I prawdopodobnie otrzymam też podwyżkę, tylko chuj mi z tej podwyżki, jak i tak będę musiał zapłacić 4 razy więcej niż ta cała podwyżka mi da za standardowe produkty. Jaki tu jest kurwa sens? Weźcie mi wytłumaczcie. Tak naprawdę, jak sobie to zobaczycie, poczytacie trochę, pooglądacie, posłuchacie, co ludzie na ten temat mówią, to zauważycie, że my w Polsce my Polacy jesteśmy takim narodem, który jak nie dostanie po dupie, to się nie upamięta. I ten czas powoli nadchodzi, że do momentu, aż nie dostaniemy naprawdę po dupie, to się nie upamiętamy.
Bo przez ostatnie kilka, czy nawet kilkanaście lat rządzi nami tak naprawdę grupa 30 kilku osób, czyli rządzi nami mniej więcej tyle, ile by się rządzi nami 1/3 autobusu. Rozumiecie? Tych 30 parę osób rządzących, czyli minister, jak on się nazywa? Tego dziadostwa, minister zdrowia, chociaż właściwie powinien się nazywać ministrem zarazy albo ministrem choroby, minister inflacji, czyli tak zwanych finansów, minister tak zwanego dodruku, czyli banku i w ogóle. Do tego jeszcze jest premier wyzysku, czytaj Morawiecki. Mamy jeszcze do tego prezydenta debila, a właściwie prezydenta cyrkowca, czyli Dudę, oraz prezesa, który nie odleciał razem z kaczkami, czyli pan, czy pana. Właściwie nie zasługuje na to, żeby nazywać go panem. To jest tak naprawdę, to jest kaczka Kaczyński, bo inaczej się na niego nie można już powiedzieć. On nawet nie zasługuje na, on nawet na szacunek zwykły nie zasługuje. Ta cała banda i tych jeszcze tam paru pomniejszych, paru pomniejszych kretynów nie zasługuje absolutnie na to, żeby w ogóle nazywać ich w jakikolwiek sposób Polakami, czy nawet, kurwa, nie wiem, brakuje mi słów, żeby ich nazwać. To on, wiecie, gdyby to byli Polacy faktycznie, to oni robiliby tak, żeby faktycznie tym Polakom pomóc. Polakom w sensie narodowi. Niestety od właśnie tych kilkunastu lat władzy zawsze jest mniej więcej ta sama grupa 30 paru zjebów, czyli 1/3 autobusu, i oni tak naprawdę rządzą 30 paroma milionami osób. Zapowiadali, że tam będą podwyżki dla policjantów, dla żołnierzy, dla emerytów i tak dalej. Tylko dlaczego, skoro miały być dla nich podwyżki, to dlaczego im wyciąga się z kieszeni? Jest mi ktoś w stanie to nawet niesensownie, logicznie wytłumaczyć? Skoro miały być podwyżki, to dlaczego im są zabierane pieniądze? Skoro pamiętacie? Pewnie pamiętacie. Paliwo jakiś czas temu, może 2-3 tygodnie, miesiąc temu, kosztowało około 6 paru złotych. A teraz kosztuje niecałe 6 złotych. Przypadek? To jest zrządzenie losu? A może zaplanowane to jest? Co ciekawe, na 2021 rok kancelaria premiera powiedziała, że potrzebuje tam około 360 albo 380 milionów złotych na działanie. Ale już kilka miesięcy później mówią, że ta kwota im nie wystarcza i potrzebują około 600 milionów złotych. I co ciekawe, ta sama kancelaria nie jest w stanie wypunktować, dlaczego te 360 czy tam 380 milionów im nie wystarcza, tylko potrzebują 600 milionów. Tak więc, na co te pieniądze tak naprawdę idą, zastanówmy się. Bo gdyby tak myśleć logicznie, wiecie, nie chodzi mi tutaj o to, żeby dodać 2 do 2, tylko żeby faktycznie wszyscy zaczęli myśleć logicznie i przede wszystkim sensownie, bo to, że myślisz logicznie, nie zawsze oznacza, że myślisz sensownie. Bo jeśli mam, powiedzmy, nie wiem, zbiłem 2 talerze, no to muszę kupić dwa ich talerze, tak? Tylko czy sensownie jest
kupić dwa oddzielnie talerze, czy też kupić cały zestaw, gdzie jest 12 talerzy i ileś tam sztućców, a ja potrzebuję tylko dwóch talerzy. Czy to jest myślenie logiczne, czy to już jest myślenie sensowne? No raczej na pewno nie jest to myślenie sensowne. Bo skoro zbiłem dwa talerze, a żeby... No po... Na cholerę mi 10 talerzy dodatkowych. Skoro zbiły mi się dwa, potrzebuję tylko i wyłącznie dwóch. To po cholerę mam kupować 10? Jako co? Zapas? A skąd ja mam wiedzieć, kiedy mi się zbije następny talerz? W ogóle, gdzie mam miejsce, żeby te talerze pochować? Kurwa, 10. No dobra, kupię 12 talerzy i w zestawie jeszcze jest 20 widelców, 20 noży, 20 łyżek, 20 małych łyżeczek. Na chuj mi to. Więc jaki tu jest sens? 200... Wiecie, ponad 200 milionów zostało... Okazało się, że kancelaria potrzebuje na zeszły rok, na 2021, dodatkowe 200, tam z 300... jak to powiem, 360 albo 380 milionów. Tak i nagle, jakiś czas później okazało się, że oni potrzebują 600 milionów. Tak więc te ponad 200 milionów na cholerę im są potrzebne. Co, za mało się nachapali przez ten czas? Wiecie, powiem tak, ja w większości sam siebie uważam za totalnego radykała. Ja jestem taką osobą, która jest mega, ale to wręcz po prostu mega radykalna. O co dokładnie chodzi? Chodzi mi przede wszystkim o to, że jak ja się z czymś nie zgadzam, to ja od razu mówię o tym otwarcie. Jak coś mnie wkurwia, to mówię, to też mówię o tym otwarcie. Więc nawet twierdzę, i to naprawdę od bardzo długiego czasu, że absolutnie wszystkich w tym rządzie trzeba postawić przed sądem za zbrodnie przeciwko ludzkości i każdą zmarłą osobę w latach 2020, nawet nie, przepraszam, z lat 2015-2021 należy każdą pojedynczą osobę z PiS-u posądzić o śmierć osób z tych lat. I niezależnie od tego, czy z tych osób zmarło 20 tysięcy, czy 30 tysięcy, nie interesuje mnie to. Kaczyński, Morawiecki, Duda i parunastu tam innych kurwiów należy postawić przed sądem i dla każdego z tej rodziny zmarłej osoby postawić przed sądem i otrzymuje tutaj 10 lat, za drugą otrzymuje 10 lat, za trzecią otrzymuje kolejne 25 lat, za kolejną następne 25 lat i tak do momentu, aż te powiedzmy, nie wiem, tam 300-400 tysięcy rodzin tego jednego kurwia nie spotka zasłużona kara. Czyli według mnie powinien być, jeśli chodzi o karalność, system amerykański. Gość został oskarżony o 12 morderstw. No to odpowiada za 12 morderstw. I tyle. A my się w Polsce dźwimy: halo, gościu 4 razy dostał dożywocie? Z jakiej racji? No, 4 razy dostał dożywocie, bo tam każda sprawa jest rozdzielana inaczej. Najpierw jest jedna rozprawa i kara, druga rozprawa i kara, trzecia rozprawa i kara, czwarta rozprawa i kara, i tak dalej, i tak dalej. Skoro popełniłeś morderstwo 8 razy, no to 8 razy odpowiadasz za morderstwo. Takie jest prawo sądowe w Ameryce. I szczerze, bardzo bym chciał zastosować je tutaj w Polsce. Dlatego uważam, że Kaczyński, Morawiecki, Duda, tak, tak, każdy z nich po kolei i pojedynczo i wszyscy razem powinni dostać naprawdę ostrego kopa w dupę od obywateli.
I koniec końców, jako że jestem radykałem, uważam, że powinno ich, wiecie co, nawet niech już zgniją w tym więzieniu, niech spędzą tam dożywocie, ale nie w taki sposób, że po tych 5 czy tam 12 latach ich wypuszczą za dobre sprawowanie. Nie, nie, nie. Oni tam powinni siedzieć do usranej śmierci, a jak zapadną na jakąś chorobę, to nikt im nie powinien pomóc. Dlatego uważam, że ja jestem radykałem i to takim do oporu i to fest. Co więcej, uważam, że wszystkich ministrów, w ogóle wszystkie te ministerstwa w większości są absolutnie niepotrzebne. Większość tych wszystkich komisji i tak dalej też jest niepotrzebna. Jakby zostawić ludzi samych sobie, to wierzcie mi, że poradzą sobie znacznie lepiej, niż gdyby zrobiło to państwo. Przykro mi mówić, ale takie jest moje zdanie, ja tego zdania nie zmienię i szczerze, chciałbym tak, wiecie, czystej, nawet może nie tyle co sprawiedliwości, ale tak, żeby za te zbrodnie przeciwko ludzkości skazać wszystkich tych 30 paru osób z PiS-u. Reszta to jest tylko i wyłącznie od wciskania guzików. Nie mają nic do rzeczy. Postawić właśnie przed tym sądem oskarży za zbrodnie przeciwko ludzkości. I najlepiej, żeby oni zostali albo powieszeni, albo rozstrzelani, albo zostali utopieni, czy też spaleni żywcem na stosie. Nie dlatego, że tak bym chciał, tylko dlatego, że byłaby to po prostu pewna forma przestrogi, że jak będziesz tak robił, to skończysz jak twoi poprzednicy. I może wtedy rządzący by myśleli. A jeśli by nie, to to jeszcze raz, po raz kolejny, pod sąd, za zbrodnie przeciwko ludzkości, zostajesz skazany za tyle i tyle rzeczy. Za każdą z tych rzeczy dostajesz rozprawę, dostajesz wyrok, karę, proszę bardzo. I na przykład, nie, zostajesz skazany na śmierć w komorze gazowej, przykładowo. Albo śmierć na krześle elektrycznym, zostanie ci wstrzyknięta trucizna, albo zginiesz przez poćwiartowanie, albo rozerwanie kołem i tak dalej, i tak dalej. Średniowiecze, starożytność, nowożytność ma tyle metod egzekucji, że moi drodzy, na każdego by się coś znalazło. I uwierzcie mi, może wtedy następni rządzący zaczęliby myśleć, a jeśli nie, no to powtórka. Znowu nie pomyślą? No to jeszcze raz. Nie pomyśleli kolejni? Jeszcze raz. I może w końcu za którymś razem rządzący by w końcu zaczęli myśleć. Chociaż oni z mózgiem sądzę, że niewiele mają wspólnego, bo oni tak naprawdę nie myślą, tylko dbają o własną dupę. Ach, taki ze mnie radykał. Mam nadzieję, że chociaż nie, że w jakimś promilu się ze mną zgadzacie, a jeśli nie, no to macie do tego prawo. Ja wam niczego zabronić nie mogę, ale mogę wam za to pokazać, jak należy poprawnie myśleć, dodać 2 do 2 i sprawić, że wyjdzie wam 4, a nie 10, jak w przypadku Dudy, Kaczyńskiego, Morawieckiego, Niedzielskiego i parunastu tam innych kurwichujów. Więc to tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie i mam nadzieję srogą, że w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i autentycznie. I mówię to z pełnym sercem, że znajdą się ludzie, nie będę tutaj mówił kto i jacy, pójdą po rozum do głowy i wywiozą tych wszystkich ludzi
Sejmu. Czy to jest PO, czy to jest PSL, czy to jest Lewica. Po prostu na taczkach. Właśnie przed sąd odnośnie zbrodni przeciwko ludzkości. To tyle. Trzymajcie się. Miłego wieczoru i następnej reszty tygodnia. I właściwie miejmy nadzieję, że w tym roku do tego... Mam szczerą nadzieję, że w tym roku do tego dojdzie i to jeszcze minimum przed wakacjami. Bardzo bym chciał, ale czy tak będzie, nie wiem. Dziękuję serdecznie, kłaniam się i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!